22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. To powinien być dzień szczególny dla każdego z nas. Teraz znajdujemy się na jednym z wrocławskich skwerów, gdzie trwa specjalna akcja sadzenia kwiatów. Zostanie tutaj zasadzonych, proszę Państwa, ponad 400 takich bratków czy stokrotek. Rośliny przyjechały i zaczęło się upiększanie miejsca, gdzie znajduje się obelisk ku czci pomordowanych patriotów. Sadzenie kwiatów to nie jest taka prosta czynność. Trzeba mieć dużo chęci, zapału, ale najważniejszy jest plan, jak to miejsce będzie wyglądało. Tak, mieszamy kolory, one są w różnych odcieniach, to żeby to miało ręce i nogi, to musicie po prostu losowo dobierać, a nie żeby była plama biała, plama różowa, plama ciemnoróżowa, bo będzie bez sensu, tak? Dobra. Po prostu różne kolory trzeba mieszać, jedne obok drugich. Dobra. Jasne? No idziemy z koksem. Dobra. Czyli tak, stokrotki. Dziewczyny tutaj, stokrotki. Chcielibyśmy się odwdzięczyć dla naszej wspaniałej planety czymś fajnym, kolorowym, miłym, serdecznym, rzeczą, która też przyda się nam jako mieszkańcom Wrocławia. Dlatego doszliśmy do wniosku, że posadzimy 400 kwiatów w jednym ze skwerów Wrocławia, aby było fajnie, kolorowo i wesoło i żeby każdy z nas idąc ulicą zobaczył, że naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Tej zieleni jeszcze troszkę w mieście brakuje. Więc uznaliśmy, że trzeba pomóc, prawda? I mamy nadzieję, że to też przetrwa, prawda? Że się ładnie zazieleni, nikt tego nie zniszczy. Każdy z nas chyba tutaj dzisiaj uczy się czegoś nowego i zdobywa nowe, fajne umiejętności, a przy okazji robimy coś dobrego i dla ziemi, i też dla przestrzeni Wrocławia. Wszystko to jakby dzięki Zarządu Zieleni Miejskiej z Wrocławia, która udostępniła nam ten teren, abyśmy mogli te kwiaty posadzić, żeby każdy z nas był zadowolony. I liczy się działanie na rzecz ziemi, bo naszym zdaniem nie ma lepszego sposobu świętowania Dnia Ziemi, jak dbanie o zieleń, jak dbanie o porządek na tej ziemi i to jest bardziej ekologicznego działania nie widzimy. W tym wypadku jest sadzonych 400 kwiatków, 200 stokrotek, 100 bratków, chyba 100 prymulek. Więc to też nas bardzo cieszy. Skwer przy skrzyżowaniu ulicy Rejmonta i Kleczkowskiej zyskał nowe, kolorowe oblicze. O ziemię musimy dbać. Jest nas ludzi jest coraz więcej. Zieleń, natura ma jakby coraz mniej przestrzeni. Więc z jednej strony chodzi o to, żeby nie dokładać tej naturze utrudnień, czyli zwłaszcza śmieci nienaturalne, plastik. A z drugiej strony każdy z nas może posadzić jakąś roślinę u siebie. Dbajmy o naszą planetę nie tylko od święta, bo przecież to nasz wspólny dom. Echo 24, Marta Wrońska.